Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego Biden i jego komunistyczna partia Ameryki nie chce Kubańczyków? Dlatego, że Kubańczycy nie będą głosowali na komunistów w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to jest dziwne pytanie, tak? No teraz minister, jeden z ministrów w Ameryce powiedział, żeby Kubańczycy w zasadzie nie przymierzali nawet się przepływania na dętkach rowerowych, czy na kajakach, czy na łódkach do Ameryki, no bo nie będą wpuszczeni. No i teraz pytanie jest, jak te komunistyczne świnie mogą powiedzieć Kubańczykom, żeby nie przypływali, kiedy są otwarte granice, tak? Czyli to jest typowe tworzenie jednopartyjnego systemu w Ameryce. No ale tam jest ciężko, Kubańczycy mają ciężko, protesty w zasadzie są nieustanne, tam zaczynają walczyć Kubańczycy, w zeszły weekend szczególnie cały kraj zaczął mieć protesty, które od upadku Związku Radzieckiego, no to są ciągle jedne z największych, ale cały system, który Fidel Castro zrobił, no to on jest po prostu nie do przebicia. To są ubecy, to są wojskowi, to są partyjniacy, to są ludzie, którzy są zdecydowani utrzymać. To tak jak Jaruzelski z polskimi komunistycznymi świniami, no to Fidel Castro zrobił cały ten system, że to się trzyma. Oni byli zaskoczeni troszeczkę przez te protesty. Ludzie zaczęli się, to nie za bardzo było zorganizowane, czy to nie było za bardzo przygotowane, ale bardzo spontaniczne. No i teraz partia wysyła tych wszystkich swoich tajniaków, wysyła swoich milicjantów, swoich wojskowych, no i cisną jeszcze bardziej. Dużo ludzi się spodziewało, że Kuba upadnie w latach 1990, kiedy Związek Radziecki upadł i zostawił politycznie całą wyspę jakoś bez subsydiowania, bez samochodów, bez benzyny, bez ropy i cała ta ekonomia, no to jakoś się mimo wszystko utrzymała. Braki jedzenia, jak zwykle w socjalizmie, braki energii, no to było to, co Castro mówił, że to jest okres tymczasowy, ale represje, bezlitosne represje i bezlitosne ściganie całego społeczeństwa doprowadziło to, że komunistyczna partia została utrzymana. Jaruzelski 13 grudnia to użył obrona socjalizmu chyba 129 razy. No i właśnie tacy są komuniści na Kubie. Ciekawie jest, że Bernie Sanders, jeden wielki komunistyczna świnia amerykańska, senator z Vermont, no on teraz jest w jakimś domu nad jeziorem, jednym z czterech domów, które ma, czy Aleksandra Ocasio-Cortez, socjalistka amerykańska, to mordę mają zamkniętą na kłódkę, w ogóle nic nie mówią. No i przypuszczalnie zrobią wszystko, żeby Kubańczyków do Ameryki nie wpuścić, bo Kubańczycy jednogłośnie w zasadzie głosują na Republikanów, głosują na Trumpa. Wszyscy Kubańczycy na Florydzie głosowali prawicowo. Wśród Kubańczyków nie ma komunistów. No, wśród Polaków jest połowa komunistów, głosowała na Bidena, no ale komuniści są bardziej hardkorowi, czyli trzeba powiedzieć, że Kubańczycy jako grupa narodowa są bardziej uczciwi niż Polacy. Polacy z PRL-u wyjechali, no i niestety połowa z nas polskojęzycznych ludzi głosowała na Bidena. Także wśród Polaków też są komunistyczne świnie, mimo że mieszkają w Ameryce i głosowały na Bidena. Castro znalazł nowe źródła pieniędzy w ten sposób, że turystyka, no turystyka, która w zasadzie to plaże i prostytutki, no bo to taka tajemnica Polichinela, ale jednak Kuba, no to zrobiła to, że Europa tanio miała loty na Kubę, no i Kanadyjczycy, z jakich Kanadyjczycy latają, dużo Amerykanów też, którzy chcieli polecieć na Kubę, no słyszałem też o Polakach, co
latali na Kubę, no to oni właśnie jechali do Kanady, z Kanady lecieli na Kubę. Na Kubie im w ogóle nie stemplowali paszportów ani w to, ani z powrotem. Także wielu Amerykanów, bardzo dużo polskiego pochodzenia było na Kubie bez w zasadzie wiadomości dla Ameryki. Tam w paszporcie czegoś takiego nie było. Także plaże i seks. Hugo Chavez z Wenezueli zapewniał Kubie energię, czyli ropę, benzynę. Za co? No za to, że dostawał z powrotem milicyjną i wojskową pomoc. Hawana również zrobiła bardzo ciekawą, no wredną rzecz, bo wysłała tych swoich 30 tysięcy tak zwanych lekarzy. No oni nie są po 4 czy 8 latach studiów, po 4 normalnych latach studiów, tak jak w Ameryce, i po 12 latach szkoły podstawowej i średniej, no ale niby nazywani są lekarzami, no to 30 tysięcy takich ludzi właśnie wyjechało. Oni, Hawana brała pieniądze bezpośrednio od tych rządów, gdzie byli wysyłani, no a ci lekarze dostawali tam jakieś symboliczne sumy. No ale to tak jak w Polsce, tak jak za PRL-u Polacy jeździli na roboty do Libii, czy tam do najróżniejszych krajów arabskich, też między innymi jako lekarze. Także Kuba robiła to samo. Kuba robi to samo cały czas. Także Kubańczycy na dzień dzisiejszy też się buntują, bo mówią, że nie mają lekarzy, a Kubańczycy pracują w tych lewicowych, w tych socjalistycznych krajach za granicą. No i dostają jakieś tam mizerne pieniądze, które i tak są dużo większe niż które by zarobili lokalnie. Castro, cała ta sitwa Castro, Raul Castro, Fidel Castro, no i wszystkie te bandziory polityczne, komunistyczne świnie, no to one też wykorzystały te połączenia kubańsko-amerykańskie, dlatego, że dużo Kubańczyków, którzy wyjechali, no to Castro w zasadzie nie pozwalał wyjeżdżać nowym, ale ci, którzy jakoś tam wyemigrowali, to pozwalał im odwiedzać. Porobił peweksy tamte przełożenie, czyli to samo, co było za PRL-u. Tam są sklepy dolarowe, gdzie jeżeli tam rodzina przyjeżdżała, no i wiedziała, że może wyjechać, no to zostawiała te dolary, ale te przeliczniki to są w ogóle inne niż czarnorynkowe, no bo socjalizm zawsze tak samo działa. Zawsze są kupony na wszystko, no i zawsze są sklepy dolarowe, gdzie jest jakiś tam pewnego rodzaju ceny powiedzmy światowe, czy jakieś bardziej rynkowe. Także peweksy na Kubie są. Castro zawsze nienawidził, czy nie lubił wolnego rynku, czy te całe siły wolnorynkowe, to traktował z podejrzliwością. Pomimo porad z Beijing, z Chin, no to Castro nigdy się nie zdecydował na to, co Chiny zrobiły, ani co Wietnam co zrobił. Także taki partia komunistyczna trzyma za mordę ludzi. Jednopartyjny system trzyma we władzy, w szachach, przez wojsko i przez milicję, no ale jakiś tam jest wolny rynek. No, tego nie było. Te wszystkie reformy się nie zdecydowały, no ale tam jest rynek, tam jest ten rynek, tyle tylko, że troszeczkę inaczej ustawiony na Urzędzie Bezpieczeństwa, na wojsku, także jak zwykle to bardzo podobne do PRL-u, tak, i to, co się stało po tej ustawce z Magdalenki, to te same scenariusze, to te same mordy, te same twarze. Hawana nie pozwoliła nigdy niezależnym jakimś tam inwestorom, czy korporacjom, czy zagranicznym
ludziom z pieniędzy. No i oni byli kontrolowani, byli zawsze blisko monitorowani, ale jednak żaden pojedynczy inwestor nie mógł zebrać wystarczająco jakiegoś tego bogactwa, żeby jakieś miał zagrożenie dla polityczne zagrożenie dla całej tej struktury komunistów. Raul Castro, no to on jest głową całej wywiadu wojskowego i całej grupy wojskowej. Ma pełno forsy właśnie przez całą tą sitwę. No i cały ten przemysł turystyczno plażowo-seksualny, no to też wpłynął. No i wpłynął właśnie na tych żołnierzy, no i na komunistów, na wszystkich tych partyjniaków. Wszyscy ci partyjniacy, no to są uprzywilejowani, no tak jak w Polsce były sklepy za żółtymi firankami, no to na Kubie do tej pory są sklepy dla komunistów, dla partyjnych. Dlatego w Ameryce teraz nikt tak nie opowiada. Wszyscy ci socjaliści, wszyscy ci lewacy milczą. Milczą bydlaki, to jest właśnie straszne. Cały ten układ, no to nie, Kuba nie zrobiła się nieprawdopodobnie niebogata, no ale jakoś utrzymała braci Castro, że oni to kontrolują. Ciekawe jest, że ci protestujący, jak wychodzili na ulicę, to co oni krzyczeli ojczyzna i życie. Dlaczego? No bo jak Castro przychodził do władzy, no to rewolucjoniści krzyczeli ojczyzna albo śmierć. Także to taka jest, no, można powiedzieć, przykra obserwacja, no ale do tego doprowadził komunizm, tak? Jakby tak pomyśleć też 60 parę lat temu, kiedy wykończyli Batystę, no to ci Kubańczycy, nawet ci rewolucjoniści, to nie wiedzieli, że doprowadzą do takiej ruiny. Myślę, że tak samo nawet i Irańczycy, kiedy Irańczycy wybierali tego szacha, wybierali tych wszystkich strażników islamu, no to oni też przypuszczalnie nie kiedy Reza Pahlavi był tam wyganiany, to też nie przewidywali, co nastąpi. No ale duże rzeczy nastąpiły. Te protesty, ci tajniacy w tych swoich prywatnych ubraniach po prostu wyszli na ulicę, rewolucjoniści, ci komunistyczni, no i aresztują, biją, łapią i tak dalej. Cały internet został zablokowany, no tylko dlatego, że ludzie mieli bezczelność, no w zasadzie to no bezczelność, no to tak naśmiesznie można powiedzieć, protestować. No. Kuba ma ciekawy klimat, tak, no bo Kuba nie ma tego mrozu, no to tak, także wszystkie te kraje, które nie mają mrozu, no to tam politycznie i społecznie są kompletnie inne niż kraje na północy. No ale bandyci utrzymają, znowu utrzymują tych biednych Kubańczyków. Ten dzisiejszy przywódca Díaz-Canel, to no, oskarża Amerykę. Biden bardzo ostrożnie do tego wszystkiego podchodzi. Trzeba pamiętać, że w 1980 roku to Castro zezwolił, prawie 125 tysięcy Kubańczyków opuściło Kubę, no z czego około 40 tysięcy to byli kryminaliści, to byli bandziory, którzy zostali wypuszczeni, osiedlili się w Ameryce, w Miami. Jeżeli pamiętacie te wszelakiego rodzaju filmy Miami Vice i tak dalej, no to są wszystko w zasadzie kryminaliści, bandziory kubańskie. Także teraz też
tak może się okazać, że dużo, dużo bandziorów przypłynie. No, Biden, tak jak wspomniałem, Biden nie chce ich, bo ci uczciwi, normalni, szarzy Kubańczycy, no to nie będą głosowali na socjalizm. No i kiedy Castro ich wypuścił, no to był wielki problem. Wielki problem dla Ameryki, wielki problem dla Jimmy Cartera. Jest to dosyć właśnie ciekawe, że no długo to się odbywa. Socjalizm powiedzmy w Wenezueli bez embarga przetrwał bardzo długo, tak? 20 parę lat, pomimo że tam nie ma embarga. Kubańczycy, cały ten pasuje tym komunistom, można powiedzieć, że to embargo bardzo pasuje i każdy normalny sobie powinien zdawać sprawę, że rząd kubański, to nie za bardzo im zależy na tym, żeby była jakaś tam wolna wymiana. No bo teraz przez to embargo, no to oni mają łapę na żywności, mają łapę na walucie, mają łapę na środkach medycznych i tak dalej, i tak dalej. Także, że oni po prostu kontrolują wszystko i ten wolny rynek rządowi nie bardzo komunistycznemu nie bardzo pasuje. 60 lat dystrybucji tych kuponów na wszystko, no to pokazuje ten upadek socjalizmu i upadek, no cenę tego, co oni robią, ale ci lojalni ormowcy, lojalni milicjanci, lojalni wojsko, lojalni komunistyczni towarzysze, no to będą walczyć. No zobaczymy, co się stanie. Ameryka na razie nie za bardzo ich popiera. Ameryka, przepraszam, nie pokazuje informacji dosyć szczerze, także wszystko jest w miarę zablokowane. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Klikaj na reklamy, jeżeli możesz. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzysz. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie daj się, trzymaj się wartości konserwatywnych. Głosuj na republikanów. Nie poddawaj się, będzie lepiej. Jest 2022-2024 wybory prezydenckie. Przekaz dla socjalistów polskich mieszkających w Ameryce. No widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje na Kubie. Socjaliści amerykańscy nie chcą antysocjalistów z Kuby. No i to jest ta podstawowa sprawa. Kubańczycy wiedzą, gdzie żyją. Kubańczycy biedni, tak jak Polacy za Solidarności, starają się coś zrobić, ale niestety trudno jest cokolwiek zrobić w kraju, który przez 3-4 pokolenia miał jedną jedyną partię komunistyczną. Zdrowia dla normalnych.